Gdybym was zapytał, ile to jest 5 minus 3 plus 2, to co byście odpowiedzieli? Ile to jest? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to obliczyć. OK, moglibyśmy obliczyć to tak, że po prostu czytamy od lewej do prawej i obliczamy od lewej do prawej, czyli najpierw obliczylibyśmy, ile to jest 5 minus 3, 5 minus 3 to 2 i jeszcze plus 2. Wiemy, że 2 plus 2 to 4. Ale co by było, gdybyśmy dorzucili tu jeszcze jakieś mnożenie albo dzielenie? Gdybym zapytał Was, ile to jest 5 plus 3 razy 2, to co byście powiedzieli? Ile to jest? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to obliczyć. OK, może Was kusi, żeby wykonać to w podobny sposób. Może po prostu wykonać po kolei działania od lewej do prawej, czyli najpierw obliczylibyśmy, ile to jest 5 plus 3, wiadomo, że to się równa 8, i potem pomnożylibyśmy te 8 razy 2 i otrzymalibyśmy 16. Ale okazuje się, że to nie jest prawidłowy sposób wykonywania takich obliczeń. Z pewnych konkretnych powodów, o których prawdopodobnie opowiemy w kolejnych filmach, nie zawsze wykonujemy obliczenia od lewej do prawej, zwłaszcza kiedy w jednym wyrażeniu wykonujemy różne działania. Standardowy sposób wykonywania takich obliczeń jest taki, że mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem. I w takim razie takie obliczenie należy wykonać tak. Najpierw 3 razy 2 to się równa 5. Plus 6, a to się równa 11, a nie 16. Zróbmy jakiś przykład. Ile to jest 9 minus 6 podzielone przez 3? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to obliczyć. Tak jak mówiliśmy wcześniej, najpierw należy wykonać mnożenie lub dzielenie, a potem dopiero odejmowanie. Czyli najpierw podzielimy 6 przez 3. 6 przez 3 to 2 i wyrażenie się upraszcza: 9 minus 2, a to się równa 7. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, na czym ten pomysł polega. Pomysł, że mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem, pod warunkiem oczywiście, że nie mamy w zadaniu innych wytycznych lub poleceń. Bo jeżeli wykonamy te działania od lewej do prawej, to 9 minus 6 równa się 3. I jeżeli 3 podzielimy przez 3, to otrzymamy 1, a 1 to zdecydowanie nie jest to samo co 7. Może jeszcze inny przykład. Ile to jest 2 razy 3 minus 1? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to obliczyć. W tym przypadku wykonanie najpierw mnożenia to to samo, co wykonanie wszystkich działań w kolejności od lewej do prawej. Jeżeli wykonamy najpierw mnożenie 2 razy 3, to otrzymamy 6. Teraz odejmujemy 1 i to się równa 5. Uogólniając, jeżeli mamy kilka liczb i mnożymy je, dzielimy, dodajemy i odejmujemy, i nie ma żadnych nawiasów, to zawsze pierwsze w kolejności jest mnożenie albo dzielenie przed dodawaniem i odejmowaniem.